Dzień dobry, nazywam się Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa. Dzisiejszy podcast będzie o czymś niesamowicie ciekawym i fantastycznym, albowiem będziemy rozmawiać o bartnictwie z Piotrem Piłasiewiczem. Witam Cię, Piotrku. Cześć, dzień dobry. Może przedstaw się nam nie tylko i wyłącznie imieniem i nazwiskiem, a powiedz nam coś więcej o sobie. Kim jesteś, co tutaj robisz i w ogóle skąd się wzięło to bartnictwo u Ciebie? Nazywam się Piotr Piłasiewicz, mam 37 lat. Bartnictwem aktywnie zajmuję się od ponad 8 lat. Skąd to się wzięło u mnie? To jest dość długa historia, bo na pierwsze barcie natknąłem się gdzieś w około 2009 roku podczas podróży z moją obecną żoną do Mongolii, gdzie ponad 2 tygodnie jeździliśmy po Białorusi, byliśmy na Polesiu. No i tam przy drodze zwróciłem uwagę przy takiej bocznej drodze na kłody wiszące, masywne dębowe kłody wiszące na rozłożystym dębie tuż przy drodze. Zatrzymaliśmy się, zrobiliśmy parę zdjęć, pojechaliśmy dalej. Coś mi świtało, że to jest bartnictwo, że tak wyglądało kiedyś pszczelarstwo. No i po powrocie do Polski, wiadomo jak to po studiach, ja studiowałem w Toruniu stosunki międzynarodowe. Później pracowałem w Warszawie, wróciłem do Torunia, no ale ciągnęło mnie, żeby wrócić do Augustowa. Tylko szukałem cały czas jakiegoś pomysłu na to, co by tu robić, czym się zająć. No i wróciłem do tego bartnictwa też. Wtedy pojawił się pierwszy projekt, taki współczesny, dotyczący bartnictwa, realizowany przez WWF, Nadleśnictwo Spałe, gdzie zaproszono Baszkirów. Przez Baszkirię w drodze do Mongolii też zresztą jechaliśmy. Natomiast wtedy tak sobie uświadomiłem, kurczę, czemu zapraszać tych Baszkirów, skoro mamy obok nas, w tym samym w zasadzie kręgu kulturowym, tuż za naszą wschodnią granicą, na naszych dawnych kresach, zachowane te tradycje. I tak jak zacząłem drążyć głębiej temat, wzięliśmy kolegę z Białorusi, z którym studiowałem i pojechaliśmy jeszcze raz na te Polesie. Tam trafiliśmy do pana, to było w 2013 roku, do pana, który miał 50 kłód bartnych rozwieszonych po drzewach w lesie nad Prypecią w miejscowości Pietrykał. I on mówi, no ja sam żadnej nie zrobiłem, wszystkie odziedziczyłem po ojcu, znalazłem w lesie lub dostałem od ludzi. Sam żadnej nie zrobił, miał ich 50 i tak po prostu robił to, co robili jego ojcowie, jego dziadkowie. Kontynuował te tradycje i jak nawiązaliśmy bliższe kontakty z innymi pasjonatami bartnictwa z Białorusi, to się okazało, że takich osób na Białorusi to jest wręcz setki. Są całe miejscowości, gdzie jest po kilkanaście rodzin, które się tym od pokoleń zajmuje. No i to było piękne. No i tak to się zaczęło, tak? Też około 2013 roku zacząłem szukać tego, co zostało z bartnictwa u nas w Puszczy Augustowskiej. Znalazłem dwóch gospodarzy, którzy modernizowali swoje pasieki. Jeden w latach 70. przychodził z uli kłodowych na ule warszawskie zwykłe. Jeden w 1911 roku, jego ojciec, też Piotr, modernizował pasiekę i zwoził kłody z lasu i zamieniał na ule warszawskie. Byli w stanie pokazać, tak, tu są kłody, na których wcześniej gospodarowaliśmy, w tym i w tym roku przeszliśmy na ule warszawskie. Dalej wyciągali na przykład miód, wyciskając go z plastrów, a nie odwirowując, co jest charakterystyczne dla bartnictwa. Byliśmy w stanie znaleźć taki punkt zaczepienia, tak? Wykazać, że te tradycje nie zupełnie, tak jak to się przedstawiało, wymarły, tak? One nie miały możliwości się rozwijać, bo nie było ku temu sposobności, tak? Leśnicy zabraniali, kazali zabierać kłody z lasu, w zasadzie już w latach międzywojennych, później po II wojnie światowej również,
ale na przykład znaleźliśmy jeszcze jedną kłodę wiszącą na drzewie w Puszczy Augustowskiej, która była zamontowana w 1948 roku przez miejscowego gospodarza i wisiała do 2014. W 2014 ją ściągnęliśmy na dół i powiesiliśmy swoją w tym samym miejscu, bo tamto już się nie nadawała do użytku, ponieważ no to jak wszystko, jeżeli nie jest użytkowane, to po prostu niszcza je. No ale chyba odbiegłem bardzo od tematu. Niekoniecznie, tego się bardzo miło słucha, tak szczerze, bo powrót do jakichś takich korzeni zawsze jest bardzo przyjemną rzeczą, miło się o tym słucha, bo jednak jest to podstawą pewnego rodzaju kultury, nawet kultura partnicza dużo prawdopodobnie też dorzuciła do kultury naszej słowiańskiej, tej rodzimej. A ja bym chciał się ciebie spytać właśnie, bartnictwo jest tylko i wyłącznie jednym z kroków tworzenia jakiegoś gospodarstwa pszczelarskiego. I najprawdopodobniej mogę już teraz powiedzieć, że po bartnictwie te ule już, znaczy, no właśnie, po barciach były ule. I te ule były gdzieś u gospodarza, później one były wożone i tak dalej, i tak dalej. Ale co było przed bartnictwem? Bo na pewno coś było. Jak ludzie podbierali ten miód pszczołom jeszcze przed tym czasem, jak, nie wiem, zaczęli je hodować? Tak mi się wydaje. Jak to wyglądało? Na początku człowiek wyszukiwał gniazda pszczół dziko żyjących, tak, w naturalnych wypruchieniach, w załomach skalnych i podbierał od nich miód. W Hiszpanii zachowane są rysunki naskalne pochodzące sprzed ponad chyba 5000 lat, przedstawiające człowieka wydobywającego miód z właśnie z takiej szczeliny, czy to dziupli drzewa, czy szczeliny właśnie skalnej. Wiemy już na przykład od greckiego podróżnika i geografa Herodota, który opisując ziemię na północ od Dunaju, pisał, że według powieści Traków są tam tak gęste lasy i jest w nich tak dużo pszczół, że nie sposób przejść. On temu nie dawał wiary do końca, tam kwestionował to, sam nigdy nie podróżował na północ od Dunaju w te barbarzyńskie krainy. Natomiast no, to pokazuje, że już wtedy tych pszczół było naprawdę zatrzęsienie i bardzo łatwo było w lesie znaleźć w tych starych, rozłożystych, wypruchniałych drzewach, których pełno jest w lesie takim naturalnym, w takiej naturalnej puszczy, łatwo było znaleźć po prostu roje dziko żyjące. No, trzeba było się jeszcze do nich dostać, wyciągnąć im miód, no i pójść dalej. A historia takiej, powiedzmy, hodowli pszczół, czy interakcji człowieka z pszczołą na naszych ziemiach jest no, co najmniej tak stara, jak historia stałego osadnictwa. Bo od kiedy człowiek zaczął zakładać stałe osady na terenach rozległych puszcz porastających środkowo-wschodnią Europę, no wtedy zaczyna się historia bartnictwa, tak? Jeżeli mamy dziuplę naturalną, w której mieszka rodzina pszczela, to możemy albo ją rozkuć, wybrać stamtąd co się da i tyle, ją zostawić, tak? Na pastwę. No ale jeżeli mamy swoją siedzibę, swój dom niedaleko, no to okej, rozkujemy ją, wyciągniemy co się da, ale przygotujemy ją dla następnej rodziny, żeby tam przyleciała. I tak zaczęło się w zasadzie bartnictwo. Taka dostosowana dziupla naturalna do tego, żeby można było pracować z pszczołami w niej, nazywa się ślepiot. I to była pierwsza forma barci. Następnie zaczęto wykuwać dziuple samemu, tylko proszę sobie uświadomić, że no bez piły spalinowej no jest to dość pracochłonny i długotrwały proces. Natomiast jego efekt służy później przez dziesięciolecia, jeśli nie przez pokolenia. Tak? Wydziana dziupla w drzewie będzie służyła nam przez kilkadziesiąt czy ponad 100 lat, tak, dla naszej rodziny. No i tak zaczęły powstawać kolejne dziuple, kolejne barcie. Jeżeli drzewo z barcią czy z naturalną dziuplą uległo wywrotowi, wywróciło się, tak? Można było wyciąć fragment z tą dzienią
No i powstawała kłoda Barta, którą można było postawić w innym miejscu lub wciągnąć na drzewo. To wszystko było uregulowane w prawie zwyczajowym, jak również później w kodeksach prawa. Czy to w kodeksach w prawie miejscowym, czyli w prawie bartnym, czy to na przykład w statutach litewskich, czyli w skodyfikowanym prawie obowiązującym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie rozdział 10 statutów, które polecam przeczytać, poświęcony jest stosunkom leśnym i tego, co może bartnik i, no, i czego nie może, tak? Właśnie tam jest ciekawa forma regulacji polegająca na tym, że osoba posiadająca wchody bartne mogła zakładać barcie nawet na nie swoim terenie, korzystać z drzew nie na swoim terenie, no ale z pewnymi ograniczeniami. To znaczy, jeżeli wybrała drzewo na barć, założyła w nim barć, to właściciel ziemi nie mógł tego drzewa ściąć. Natomiast jeżeli drzewo uległo wywróceniu, mógł bartnik wyciąć fragment z dzienią, zabrać to z lasu, a reszta drewna należała do właściciela terenu. To było w XVI wieku, kiedy skodyfikowano statuty litewskie. No to była kodyfikacja prawa zwyczajowego obowiązującego już od setek lat. Nie wiem znowu, czy nie odbiegliśmy za bardzo od tematu. No. Rób dalej swoje, naprawdę jest bardzo dobrze. Pierwsze wzmianki na temat bartnictwa pochodzą bodajże z kroniki henrykowskiej dotyczącej, opisującej wojny z Niemcami w XII wieku. 1100 któryś. Pierwsza wzmianka dotycząca bartnictwa pochodzi wtedy. Oczywiście też wcześniej już sławetny Ibn Jakub, który podróżował po ziemiach polskich, opisuje kraj Mieszka I jako ziemię miodem i mlekiem i miodem płynące. No źródła tego miodu nie są wskazane bezpośrednio, natomiast no, był to miód pozyskiwany prawie wyłącznie z barci, tak? Pasiecznictwa jako takiego jeszcze praktycznie nie było. I też proszę zauważyć, że dopóki mieliśmy nieprzebyte bory, lasy, puszcze naturalne, tak, które rosły od tysięcy lat w zasadzie nie bez ludzkiej ingerencji, wtedy te lasy dostarczały mnóstwo pożytków pszczelich, dużo więcej niż tereny rolnicze. To uległo zmianie przy intensyfikacji rolnictwa i przy zmianie sposobu hodowli lasu, bo las od w zasadzie 300 lat jest uprawą drewna. Jest hodowany, jest prowadzony po to, żeby dostarczać jak najlepszego surowca drzewnego, no z pominięciem tych wszystkich innych pożytków, które z lasu mogą płynąć. One są brane pod uwagę, ale są odstawiane na boczny tor. Lipa w takiej naturalnej puszczy była jednym z drzew dominujących w drzewostanie. To widać po rezerwacie ścisłym Puszczy Białowieskiej, gdzie lipa w zasadzie po wypadnięciu teraz po gradacji kornika i przy wypadnięciu świerka jest drugim drzewem w tym głównym piętrze drzewostanu. W zasadzie po dębach lipy są najbardziej liczne obecnie. No i te rozłożyste, wielkie, śródleśne lipy, no one dostarczają po prostu olbrzymich ilości nektaru i pyłku, są głównym nośnikiem w zasadzie żywotności rodzin pszczelich. W takim lesie, przy takiej strukturze drzewostanu, no te pożytki są naprawdę przeolbrzymie, tak? Znacznie to odbiega od współczesnego lasu gospodarczego, gdzie przez ostatnie 200 lat w zasadzie lipa była wypierana przez świerki, sosnę. Na kolejnych powierzchniach lipy były wycinane i nie odsadzane. Odsadza się lipę jako gatunek domieszkowy dopiero w zasadzie od niedawna, od nie wiem, 10 czy 15 lat. I to też w dużo mniejszym stopniu niż ona naturalnie kiedyś występowała na naszych ziemiach. Także, ale wracając do początku bartnictwa. Zarówno ludy słowiańskie, jak i bałtyjskie zajmowały się bartnictwem.
które było w zasadzie na wyciągnięcie ręki, tak? W wykopaliskach archeologicznych znajduje się narzędzia służące do wykonywania barci, czyli pierśnie czy cieśnice, chociaż cieśnice równie dobrze służą do obróbki drewna, przygotowywania bali, konstrukcji drewnianych i tak dalej. Natomiast już pierśnia, czyli długie dłuto na trzonku masywnym, służy wyłącznie głównie do wykonywania barci w drzewach. Jest to takie podstawowe narzędzie rozróżniające, nie wiem, narzędzia ciesielskie od narzędzi typowo bartych. Wiadomo, że jadźwigowie zajmowali się bartnictwem. To też może nie bezpośrednio z wykopalisk archeologicznych czy z spodań, ale ze stanu faktycznego, to znaczy po upadku Jadźwieży i po podziale tych ziem pomiędzy Wielkie Księstwo Litewskie i Zakon Krzyżacki, Wielki Książę zaczął nadawać prawa wchodów bartnych właśnie do Puszczy Przełomskiej, gdzie przebiegała granica między Litwą a Zakonem. No, to prawo było po to, żeby ktoś się tymi barciami, które zostały po wyparciu Jadźwigów, mógł po prostu zajmować. Także na pewno bartnictwo jest nierozrywalnie związane zarówno z kulturą Słowian, jak i z kulturą ludów bałtyckich. Dodam jeszcze, że na terenie Niemiec w zasadzie historia czy taka pamięć historyczna dotycząca bartnictwa sięga gdzieś po rzekę Łabę, czyli po tereny, na których występowali właśnie ludy i plemiona słowiańskie. Język niemiecki, w odróżnieniu od innych języków zachodnioeuropejskich, też jako jedyny zachował słownictwo dotyczące bezpośrednio bartnictwa. To znaczy w Polsce i na przykład w innych językach słowiańskich jest oddzielne słowo na pszczelarza, oddzielne na bartnika, tak? Czy to w języku rosyjskim, białoruskim czy ukraińskim. Tak samo w niemieckim, czego już nie ma w językach, w języku angielskim, czy w hiszpańskim, francuskim, czy włoskim, czy nawet w łacinie, to nie jest rozróżnione. To są takie niuanse, z których po prostu można wnioskować, jak to kiedyś wyglądało. No właśnie, ja się tak troszeczkę też podowiadywałem, jeżeli chodzi o taką ewolucję bartnictwa do pszczelarstwa, to nie wiem, popraw mnie, jeżeli się mylę. To wygląda tak, że najpierw były te barcie tylko i wyłącznie w drzewach, później je wycinano i zawieszano na drzewie. Później w jakiś sposób one wędrowały pod chatę takiego rolnika i one były stawiane w pionie, później w poziomie, a później powstały pasieki. Tak, prawda? To tak to wyglądało? I tak i nie. Bo o ile pasiecznictwo, czyli trzymanie wielu rodzin pszczelich w jednym miejscu, miało swoje już tradycje w basenie, na terenie basenu Morza Śródziemnego, to znaczy to był rzymski, czy bardziej grecki sposób trzymania pszczół, tak? Gliniane wazy czy rury przygotowane dla pszczół, jedna koło drugiej, coś, co wyglądałoby jak pasieka, tak? To już od czasów starożytnych było, że tak powiem, znane. Czy ule na przykład słomiane, tak? Wykonane ze słomy i oblepione gliną, które nie sprawdzały się w naszej strefie klimatycznej, i jedne i drugie. To znaczy, no one były za cienkie, żeby w nich pszczoły przezimowały z jednej strony, z drugiej strony no nie było takich. No ten sposób pszczelarzenia tutaj się nie przyjął. Pasiecznictwo, czy tam zabranie kłód z lasu i barci, było połączone w zasadzie z jednej strony z wprowadzeniem współczesnej gospodarki leśnej. To znaczy dzielimy las na powierzchnię, określamy wiek rębny, pozyskujemy, wycinamy jeden obszar, zasadzamy tam drzewa, wycinamy drugi obszar, zasadzamy tam drzewa. I teraz proszę sobie wyobrazić, że przed
ustanowieniem administracji leśnej na przykład na terenie Puszczy Augustowskiej było w niej 17 tysięcy bardziej. 17 tysięcy na obszarze około 150 tysięcy hektarów. No to pokazuje ogrom tego. To nie mówimy o odległych czasach, mówimy o latach 20. XIX wieku, czyli w zasadzie to było 200 lat temu. I proszę sobie wyobrazić wprowadzenie administracji leśnej, podział lasu na sektory, które wycinamy, żeby pozyskać drewno, gdzie mamy 17 tysięcy barci, więc w zasadzie co któreś drzewo trzeba zostawiać na tych zrębach. Zakazano wtedy bartnikom zakładania kolejnych barci i nakazano zabrać to, co już było w tym lesie. Czyli zręby się posuwały, jeżeli wycinano drzewo bartne, wołano właściciela, mówiono, proszę to zabrać, tak? Zakazywano dostępu do lasów dlatego te kłody wędrowały pod obejścia, tak? Pod domy. Nałożyło się to też trochę z poznaniem dogłębnie biologii pszczoły, tak? Początek XIX wieku, koniec XVIII, okres odrodzenia, obserwacji przyrody, wyciągania wniosków z tego. Poznano wtedy biologię tej pszczoły. Zauważono, że jeżeli dostarczy jej się wykonaną ramkę z węzą, tak, no to rozrost rodziny pszczelej będzie dużo szybszy. Jeżeli damy jej zastrzyk pokarmowy w postaci cukru, którego rafinację też opracowano w XIX wieku, wcześniej cukier był droższy niż miód, bo był robiony z importowanego z Nowego Świata trzciny cukrowej, tak, i był po prostu droższy, był rarytasem. Miód był tym najbardziej powszechnym, najbardziej dostępnym słodzikiem dostępnym na naszych stołach. W sytuacji, kiedy cukier stał się tańszy od miodu i można było go zastąpić w procesie produkcji miodu pszczelego, gospodarka ulowa stała się bardziej wydajna niż gospodarka bartna, tak? Gdzie wszystkie procesy praktycznie zostawia się naturze i nie przyspiesza się, nie stymuluje się tego w zasadzie w żaden sposób. Bo ja tak jestem zwykłym zjadaczem chleba i zbytnio się nie znam na bartnictwie czy pszczelarstwie, pasiecznictwie, jak ty to nazywasz. Ale zawsze mi się kojarzyło to, że jednak pasiecznictwo, czyli człowiek, który posiada wiele pasiek, wiele ulów, to jednak kojarzy mi się z łąkami bardziej niż z lasami. Czy coś mi się pomyliło, że co te barcie, to więcej na przykład tego nektaru w dawnych czasach się pozyskiwało z lasu niż z łąk? Jak to wyglądało? Tak, jak wspomniałem wcześniej, struktura lasu była inna. Jeżeli to był las naturalny z dużą ilością lip na przykład, wtedy ta wydajność pożytkowa po prostu była dużo większa niż z obszarów łąkowych. Obecnie, kiedy mamy dużo obszarowe zasiewy gryki, rzepaku, innych roślin, które są też wartościowe dla pszczół, ta wydajność z lasu jest dużo mniejsza niż z terenów rolniczych czy łąk, tak? No dobra, a powiedz mi, bo jak dobrze pamiętam i dobrze wyczytałem i dobrze się dowiedziałem od niektórych ludzi, których znasz bardzo dobrze, założyliście Bractwo Bartnicze. Bractwo to jednak jest takie zgrupowanie ludzi. Kim są ci ludzie i z czym w ogóle chcą wejść w coś takiego, co już szczerze mówiąc jest chyba rzadkością, żeby ktokolwiek barcie tworzył? Jak wygląda to bractwo? Bractwo bartne założyliśmy w zasadzie w 2013 roku jako grupę nieformalną. W 2015 zarejestrowaliśmy się jako fundacja. Naszym mottem są trzy proste słowa: natura, tradycja, historia.
I uważamy, że w tych trzech słowach zamyka się kwintesencja bartnictwa. To znaczy z jednej strony działanie na rzecz leśnych ekosystemów, powrót tej pszczoły do lasów, gdzie jej zaczyna po prostu brakować, a które były naturalnym siedliskiem dla pszczoły miodnej. Z drugiej strony nasza tradycja, tak, tradycja życia w zgodzie z naturą, gdzie to człowiek stara się dostosować do otaczającej go przyrody, a nie zmienia tą przyrodę pod siebie, żeby zintensyfikować zyski ekonomiczne. Głównie po to ją zmienia, tak? Głównie po to staramy się mieć wpływ na przyrodę, niestety. No i z trzeciej historia, tak? Pokazywać historię osadnictwa związaną z bartnictwem, która tutaj u nas w Puszczy Augustowskiej jest również nierozerwalnie związana, bo pierwsze stałe osady i pierwsi ludzie, którzy tutaj po zajęciu tych ziem przez Polskę i przez Litwę wchodzili, to byli właśnie bartnicy, rodziny posiadające prawo wchodów bartnych, które zakładały tutaj pierwsze tymczasowe, a później stałe osady. Działa nas w bractwie w tej chwili 21 osób dokładnie. Głównie mężczyzn, mamy dwie panie, które przystąpiły do naszego bractwa. To jest i dużo, i mało. Dużo, ponieważ każda z tych osób posiada minimum jedną kłodę bartną lub barć, którą się opiekuje i którą się zajmuje, co jest warunkiem formalnym do przystąpienia do naszego bractwa. No mało, bo w skali kraju to nie jest duża grupa. I głównie, i to nie są tylko osoby z Augustowa, tak? My tutaj zaczęliśmy i stworzyliśmy podstawy do tego, żeby się zorganizować. Z Augustowa jest nas raptem 6 osób, ale to są ludzie z całej Polski, no i kilka osób również z Białorusi. Na Białorusi działa jeszcze jedno bractwo bartne, Bractwo Bosych Bartników się nazywa. Natomiast w zeszłym roku zostało wraz z ponad 300 innymi organizacjami pozarządowymi jednym dekretem Łukaszenki zamknięte i zdelegalizowane. Zależy nam, żeby angażować również naszych przyjaciół z Białorusi, bo no, bartnictwo jest tym elementem, które po prostu łączy nasze kultury, który warto jest pokazywać i promować jako tą część naszego wspólnego dziedzictwa. Przykład, gdzie znajdujemy wspólny język i możemy się porozumieć i współpracować zarówno z Białorusinami, Ukraińcami, Litwinami, bez jakichś niestasek czy animozji, tylko mając jeden jasny cel właśnie w postaci zakładania nowych barci i promowania bartnictwa przed sobą. Bardzo szczytny cel i tak szczerze mówiąc, to bardzo wam kibicuję. Mam nadzieję, że takie bractwa bartne nie tylko i wyłącznie będą powstawały w rejonie Puszczy Augustowskiej, ale także i Białowieskiej oraz wszelkich innych lasów, bo to też właśnie promuje tworzenie bardziej naturalnych ekosystemów, czyli nie tylko i wyłącznie lasów, które, jak sam powiedziałeś, są stricte użytkami rolnymi, bo hodujemy tam drewno, ale fajnie by było tworzyć takie enklawy lasu, które po, nie wiem, 60, 80, może 120 latach staną się bardziej dzikie i bardziej przyjemne i tym samym bardziej naturalne. A to, co bym się chciał się w tej chwili spytać ciebie, to i w barciach, i w pasiekach są pszczoły. I pszczoły produkują głównie miód. Oczywiście jest jeszcze różnych innych rzeczy, które można od nich pozyskiwać. Propolis, o którym wspomniałem wcześniej jeszcze przed naszą rozmową, który jest wyjątkową substancją, ale powiedz mi, czy ten propolis i miód bartny oraz inne produkty różnią się bardzo od produktów z pasieki? Jak wyglądają te różnice? Różnice oczywiście są. To jest tak, jeżeli prowadziliśmy badania porównawcze miodu pozyskiwanego z uli w okolicach Frącek, czyli miejscowości, gdzie jest takie wioski w Puszczy Augustowskiej, gdzie jest zarejestrowane nasze bractwo, i z barci zlokalizowanych niedaleko tej wsi.
Miód bartny w porównaniu do ulowego był bogatszy o ponad 40% w związki aromatyczne wpływające na charakter i na jakość tego miodu. I zawierał również olejki eteryczne z sosny, czyli to całe środowisko barci, w którym mieszkają, żyją pszczoły, też ma wpływ na ten miód. Natomiast to nie są takie, mówię, to jest o 40% bogatszy, to nie jest taka różnica, nie jest aż tak wielka różnica. W smaku on jest taki delikatnie kwaskowy, wyczuwalna jest właśnie też pierzga i pyłki, których jest dużo więcej. Wpływa na ten smak również sposób pozyskania miodu, bo jest on wyciskany z plastru, a nie odwirowywany na wirówkach, tak jak to się robi w ulu, tak? Z ula wyciągamy ramkę z miodem, odsklepiamy komórki, dajemy jej do takiej wirówki, w której one się kręcą w koło i no i ten miód wtedy siłą odśrodkową wychodzi, tak? Pierzga, propolis, nie, pierzga i pyłek zostaje w komórkach, a sam miód po prostu wychlapuje na boki i ścieka. Tak? Ja chcę tutaj dopowiedzieć jeszcze jedną rzecz, którą odkryłem dosłownie chyba 2 albo 3 lata temu. Ludzie jedzą miód ze słoika na łyżce, w herbacie, kawie, do ciast różnego rodzaju się dodaje, ale pierwszy raz w życiu, właśnie chyba około 2-3 lat temu, spróbowałem miód prosto z plastra. Taki plaster miodu z woskiem, wsadza się go do buzi i to jest coś całkowicie innego, bo doświadczenie nie tylko i wyłącznie smaku i zapachu, ale także faktury robi naprawdę wielkie wrażenie na mnie i proponuję wszystkim, żeby spróbowali właśnie miodu bezpośrednio na plastrze. To jest całkowicie inna inżość. To ja tylko dodam a propos miodu na plastrze, że rzeczywiście to był kiedyś obowiązkowy element na stole w kuchni staropolskiej czy jeszcze wcześniej, stosowany jako przekąska po posiłku, bo propolis zawarty w tych plastrach dezynfekuje jamę ustną. Wosk wyciąga wszystkie resztki pokarmu, które gdzieś tam między zębami zostanie. No to jest naprawdę dużo lepsze od gumy Orbit, tak reklamowanej po posiłku. Fragmencik naprawdę kosteczka słodkiego miodu w ramce z całym tym bogactwem dobrodziejstw, które niesie za sobą. Niestety w Polsce bardzo ciężko jest kupić miód taki w plastrach. Niektórzy pszczelarze już do tego wrócili. Natomiast na przykład w Rosji, na Białorusi czy w krajach bałtyckich nie ma problemu, żeby nawet w supermarkecie kupić na wagę plaster zaszyty właśnie z miodem. Miejmy nadzieję, że wrócimy do tej tradycji, bo to jest taki wczesno-średniowieczny Orbit, gdzie można było sobie dziabnąć i zachować te zęby i jamę ustną w jakiejś takiej lepszej możliwej formie. Dobra, ale powiedz mi, czy jest możliwość w ogóle w Polsce, ludzie się w tej chwili troszeczkę, nie tylko i wyłącznie przez technologię rozleniwili, ale niestety COVID też robi swoje i lubimy zamawiać sobie wysyłkowo. Czy jest możliwość kupienia miodu bartnego zdalnie? Tak, jest. Jeden z naszych bartników, który w zasadzie przeszedł na zawodostwo w tej profesji, Marek Grabowski, taki miód oferuje. Będzie on też dostępny zapewne u nas w sklepie wysyłkowym. Natomiast pewnie dopiero gdzieś w okolicy sezonu. Jeszcze czekamy na uruchomienie tego sklepu i czekamy także na dostawę miodu, który musimy rozdać. Nie są to duże ilości. Taki słoiczek około 100-gramowy kosztuje w granicach 40-50 zł, ale też ilości możliwego do pozyskania miodu bartnego są dużo mniejsze niż w gospodarstwie pasiecznej, a nakład pracy jest tak naprawdę podobny.
Będziemy czekać w tej chwili na te miody pasieczne, raczej czemu pasieczne, barwne, żeby można było spróbować troszeczkę bardziej historii. Ja tutaj napomnę jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o właśnie to bractwo Bartne, bo wy zrobiliście coś, co według mnie w sumie to dwie rzeczy, którymi warto się chwalić. Jedną rzecz jest na pewno to, że wpisaliście bartnictwo jako dziedzictwo niematerialne kultury. To jest tak, no my byliśmy inicjatorem tego wniosku, nad którym pracował szereg osób i organizacji. Tutaj w zasadzie pierwsza wersja robocza powstała, została napisana przez nas i przez Bractwo Bosych Bartników z Białorusi jeszcze w 2018 roku. Później dochodziły kolejne organizacje, które się włączały w pracę nad tym wnioskiem. Wniosek został złożony jako wniosek rządowy strony polskiej i białoruskiej, wspólny. I to rzeczywiście, bo UNESCO prowadzi różne listy dziedzictwa. Jest lista dziedzictwa naturalnego, gdzie mamy Puszczę Białowieską, jest lista dziedzictwa kulturowego, gdzie mamy, nie wiem, Kraków, Zamość, Starówkę w Toruniu, kopalnię soli w Wieliczce. Jest też lista dziedzictwa niematerialnego, tak? Reprezentatywna lista niematerialnego dziedzictwa ludzkości, to się nazywa, gdzie są wpisywane zwyczaje, praktyki, obrzędy ważne dla poszczególnych kultur, ale które mają przełożenie i są istotne dla zachowania z punktu widzenia całej ludzkości. My postaraliśmy się o wpis bartnictwa na tą listę, no bo widzimy, że w postępującej globalizacji, w zmieniającym się świecie zatracamy tą pierwotną więź z naturą i postrzeganie natury jako coś, czego no, nie powinniśmy chyba zmieniać, a starać się dostosować do niej. To jest ta lekcja, która wynika z bartnictwa. I myślę, że dlatego udało się ten, właśnie przez to udało się ten wpis uzyskać. A wniosek był złożony przez Polskę i Białoruś, też dlatego no, ja sobie nie wyobrażam, mając za wschodnią granicą zachowane te tradycje w taki sposób pełny, budować, nie wiem, pozycję bartnictwa w Polsce w oderwaniu od tego, co zostało na Białorusi czy na Ukrainie. Chcieliśmy też włączyć w te prace Ukraińców, natomiast tam warunkiem formalnym, żeby złożyć, przystąpić do wniosku, jest posiadanie danego elementu na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa, czego Ukraina do zeszłego roku jeszcze nie miała. Liczę, że zarówno Ukraina, jak i Litwa, bo wpis jest otwarty i kolejne kraje mogą się do niego dopisywać, zarówno Litwa, jak i Ukraina skorzysta z tej możliwości i dopisze się do naszego polsko-białoruskiego wniosku, żeby rozszerzyć ten zakres. No szkoda tylko, że sprawy polityczne niestety utrudniają niesamowicie kontakt, a można było być tak pięknie obok siebie żyć i nikomu nie wadzić. No ale polityka polityką, a ludzie swoją drogą będą robić. Z społeczeństwem białoruskim no my żyjemy w dość dobrych kontaktach, natomiast układach czy stosunkach, natomiast no problem się zaczyna na poziomie rządu, czy na poziomie tym właśnie politycznym, który niestety jest w obu krajach decyzyjny w wielu aspektach. Natomiast mimo tego, że już od ponad półtora roku nie mieliśmy możliwości pojechać na Białoruś, gdzie wspólnie z przyjaciółmi rozwijamy bartnictwo na terenie Puszczy Nalibockiej. Tam wspólnymi siłami wyremontowaliśmy taką śródleśną chatę, do której jeździmy, gdzie prowadziliśmy warsztaty, czy spotykaliśmy się po prostu we własnym gronie, żeby tam te barcie, które po okolicy pozakładaliśmy, doglądać. No to jesteśmy w stałym kontakcie i czekamy tylko na możliwość dalszej współpracy. No może czy bardziej oficjalnie, czy mniej oficjalnie, ale dalszej współpracy. Pochłoną te wszystkie sprawy polityczne i dadzą ludziom normalnego życia zakosztować. Więc ja trzymam za was kciuki, a w tej chwili będę was chwalił za kolejną rzecz, która dość niedawno miała swoją premierę, którą oglądałem online niestety. A to jest Muzeum Bartnictwa, które zostało utworzone razem z Miodosetnią Augustowską, prawda? Tak. Muzeum Kultury Bartniczej
powstaje, bo zostało utworzone, zawiązało się, natomiast jeszcze nie zostało otwarte. Z otwarciem poczekamy gdzieś do okolicy weekendu majowego. Ono powstaje przy naszej miodosytni w oddzielnych pomieszczeniach. Jest to projekt prowadzony przez Bractwo Bartne i powołano w tym celu spółkę non-profit Bartnicy Spółka z o.o. oraz miodosytnie jako bardziej mecenata i sponsora. Ja zawodowo prowadzę miodosytnie i miodosytnie jest źródłem mojego utrzymania, ale też źródłem środków do prowadzenia działalności bartniczej. My część zysków przeznaczamy z miodosytni na realizację celów statutowych Bractwa Bartnego i czego właśnie wyrazem jest też to muzeum, które przy miodosytni powstaje. Chcemy pokazać z jednej strony ewolucję podejścia człowieka do pszczoły, czyli zaczynamy od ślepiotu poprzez bardź w drzewie, kłodę bartną i kłody leżące. Mamy oryginał ostatniej kłody bartnej ściągniętej w 2014 roku w Puszczy Augustowskiej. Tak? Mamy dwie barcie, które przewozimy z Białorusi, też oryginalne. Mamy naturalne gniazdo pszczele już opuszczone w wypruchniałej lipie, które jest wstawione do środka. Tą całą ewolucję chcemy pokazać, ale też chcemy pokazać współcześnie, jak wygląda bartnictwo, jak wygląda to, co robimy w bractwie i że to jest nasze wspólne dziedzictwo właśnie Polski i Białorusi, że to jest ten element, który nas po prostu łączy, tak? Ja osobiście mam nadzieję, że ludzie w tej chwili są na tyle wykształceni, że wiedzą, że bez pszczół to niestety gatunek ludzki długo wytrzymać na tej ziemi nie będzie mógł, bo to są jedne z najlepszych zapylaczy, a my jesteśmy od nich bardziej uzależnieni niż te pszczoły od nas. Więc chrońmy te pszczółki i dajmy im dużo możliwości rozwoju. Ja mam do Ciebie jeszcze dwa ostatnie pytania dzisiejszego dnia, bo sam powiedziałeś, że ten miód bartny nie jest najtańszy, bo 100 gram około 40 zł, no nie jest to mała kwota, ale jak poza naszym podcastem powiedziałem Ci, że ja znam dwie rzeczy, które można kupić na świecie, czyli albo dobre, albo tanie. I nie lubię tych tanich rzeczy, bo one zazwyczaj nie są w ogóle dobre. To powiedz mi, ja wiem, że miód jest jedną z niewielu, jeżeli nie jedyną substancją, która nie podlega procesowi starzenia, jeżeli w odpowiedni sposób się go będzie utrzymywać, ponieważ no co, jest antyseptyczny, więc wszelkiego rodzaju bakterie, które w nim będą działały, no, będą umierały. Ale jak go przetrzymywać, żeby jak najdłużej te swoje cudowne właściwości on utrzymywał? Na pewno trzeba unikać promieni słonecznych. Oraz ciepła, tak? On nie powinien być przechowywany w temperaturze powyżej 25 stopni, więc jeżeli chcemy dłużej przechować miód w słoiku, to najlepiej go schować do lodówki czy zanieść do piwnicy, ani nie będzie miał światła, ani nie będzie ryzyka przegrzania. I to są w zasadzie dwie najważniejsze wskazówki do przechowywania miodu. Ważne jest też, żeby miód miał odpowiednią wilgotność. Jeżeli jest wyciągnięty z ula czy z barci za wcześnie, pszczoły go nie zdążą odparować i nie zostanie jeszcze odparowany przez pszczelarza, może zacząć fermentować w słoiku naturalnie. To się zazwyczaj zdarza, kiedy wilgotność jest w granicach tego miodu, w granicach 20%. Powinien być odparowany do 18-17% wilgotności, wtedy nie ma ryzyka, że on sam z siebie zacznie fermentować. Fermentacja najprawdopodobniej kiedyś była początkiem tworzenia miodu pitnego. Ja mam nadzieję, że też będzie ich coraz więcej na półkach supermarketów szczególnie, bo tam no, mamy bardzo zawsze po drodze. Jeśli zacznie fermentować miód, proszę go nie wyrzucać, proszę rozrobić go 1-2 z wodą i odstawić w ciepłe miejsce. Może z tego wyjść coś dobrego. Może wyjść ocet, ale może wyjść coś dobrego. Ale to trzeba też powiedzieć, że jeżeli nawet wyjdzie ocet, to będzie naprawdę jeden z najwyższej jakości octów, bo zrobiony z miodu. I tego miodu, tego octu miodowego też można naprawdę
fantastyczny sposób używać i w kuchni, i w życiu codziennym, prawda? Oczywiście, tak. Dokładnie. A teraz powiedz mi na sam koniec dla słuchaczy, gdzie można was zobaczyć, usłyszeć? Czyli taki dokładniejszy adres w internecie oraz w życiu codziennym, gdzie was szukać, żeby ludzie mogli was znaleźć i no, pokosztować chociażby miodów bartniczych albo miodów pitnych. To zapraszam, po pierwsze zapraszam na stronę www.bartnictwo.com. To jest strona naszego bractwa. Ostatnio mieliśmy co prawda problemy z tą stroną, mieliśmy jakiś atak hakerski, odtwarzamy zawartość, ale już jest dość dużo materiałów. W najbliższym czasie prowadzimy też warsztaty. W ten weekend warsztaty z szycia leziwa pod Zieloną Górą w Kolsku, gdzie też mamy jednego bardzo aktywnego bartnika. Następnie w kwietniu warsztaty zrobienia kłód bartnych w Iłży w dniach 22-24 kwiecień i później w maju 20-22 maj w też warsztaty zrobienia kłód bartnych w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Informacje o tych warsztatach są na naszym profilu facebookowym Bractwo Bartne, a także dzisiaj znajdą się na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do Augustowa. Myślę, że od maja spokojnie możemy zaprosić do Muzeum Kultury Bartniczej, spotkać się tam, porozmawiać, wybrać wspólnie na wycieczkę do lasu, pokazać, jak te barcie wyglądają nie tylko w sali muzealnej, ale też po prostu w naturalnym środowisku, czyli w lesie. I tyle na dzisiaj. Ja jestem bardzo szczęśliwy i usatysfakcjonowany taką rozmową, bo mam nadzieję, że ona też wpłynie na wielu ludzi. No i postrzeganie w ogóle pszczelarstwa, bartnictwa, miodu, pszczółek, no i najfantastyczniejszego miodu pitnego na świecie, czyli najlepszego możliwego z Augustowa. Niech ludzie sobie spokojnie to spróbują. Moim gościem był Piotr Piłasiewicz, a ja nazywam się Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie.